Witam, dzisiaj postaram się Wam przedstawić wszystko o ninjutsu reinkarnacji. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy reinkarnować się nie muszą, bo kto by chciał się reinkarnować w Polsce. Tensei ninjutsu są to techniki, które zwykle polegają na przeniesieniu energii życiowej pomiędzy dwójką ludzi. Należą one do kategorii kinjutsu, jako że przywrócenie życia jakiejś osobie zazwyczaj wymaga poświęcenia innego życia lub po prostu narusza prawa natury i moralności. W całym uniwersum Naruto na szczęście nie spotkamy aż tak dużo tego typu technik, bo zaledwie 7 i teraz przedstawię Wam każdą z nich. Jest to technika, która wykorzystuje Kekkei Genkai Ryuzetsu, które nie ma nazwy. Występuje ona wyłącznie w filmie Naruto Shippuden Więzienie Krwi. Po uformowaniu pieczęci dłonie użytkownika świecą się na biało, a następnie kładzie on dłonie na osobie, która ma zostać ożywiona. Bardzo podobnie jak przy regularnym leczeniu. Po tym zabiegu użytkownik jeszcze raz tworzy pieczęć, która powoduje, że jego całe ciało się świeci, a jego energia życiowa przenoszona jest na cel, całkowicie go ożywiając, jednak kosztem życia użytkownika. Jest to technika, która ożywia zmarłych. Wykorzystując glebę, użytkownik może ożywić poległych na dwa sposoby. Po pierwsze, ciągłe wskrzeszanie dużej ilości zabitych osób jako zombie, które nie posiadają zbyt wysokiego IQ, jak to zombie, sprawności fizycznej czy technik. Są dość łatwym celem. Jeśli użytkownik tej techniki zostanie zabity lub technika zostanie dezaktywowana, to takie zombie zamieniają się w pył. Druga opcja pozwala użytkownikowi sprowadzić osobę z powrotem, niczym zmartwychwstanie, która to jest zdolna do wykorzystania wszystkich swoich umiejętności, jednak musi ona wykonać daną misję narzuconą przez użytkownika tej techniki, będąc jednocześnie cały czas świadomą. Bardzo podobnie jak w Edo Tensei, w przeciwieństwie jednak do tej techniki, tutaj dusza nie jest związana z ciałem, a także użytkownik w prosty sposób może się takich wskrzeszeńców pozbyć, wykonując pieczęć, a następnie pstrykając palcami. Po tym, tak samo jak w przypadku zombie, wskrzeszeniec zamieni się w pył. Jest to technika używana i opracowana przez Orochimaru, która pozwala przenieść mu swoją duszę do czyjegoś ciała. Stąd też jej nazwa technika wiecznej młodości i nieśmiertelności. Została opracowana w celu zaspokojenia marzenia o zdobyciu całej istniejącej wiedzy, której nie udałoby mu się zdobyć w ciągu jednego życia. Technika ta pozwala Orochimaru przenieść się do nowego ciała i w pełnym stopniu go kontrolować, tak jakby jego mózg został zastąpiony, a dodatkowo wszystkie jego umiejętności przechodzą na ofiarę. Jeśli ciało gospodarza jest w stanie znieść całą tą moc, to jest to bezpieczne. Orochimaru może wykonywać tą technikę tylko raz na 3 lata, a w przypadku słabszych ciał wręcz wydaje się, że musi to robić, gdyż aktualny gospodarz zaczyna słabnąć i odrzucać Orochimaru. Trochę jak przeszczep. Po przyjęciu takiego ciała Orochimaru modyfikuje je, aby pasowało do jego motywu węży, ale tak, żeby zwiększyć możliwość przetrwania. Dodatkowo zmienia on twarz swojego nowego gospodarza tak, by przypominała jego pierwotną formę. To wszystko daje mu pewną formę nieśmiertelności. Technika opracowana przez Chiyo, która jest bardzo podobna do Ryumei Tensei, choć może powinienem powiedzieć, że to Ryumei Tensei jest podobne do Kisho Tensei. Użytkownik dodaje swoją energię życiową celowi, a jej czakra służy jako pośrednik. Ta technika może być jednak stosowana zarówno na żywych, jak i martwych. W przypadku użycia na żywym organizmie może ona przywrócić cel z fatalnego stanu, ale spowoduje to niesamowite wyczerpanie użytkownika. W przypadku użycia na zmarłym, jak widzieliśmy to w anime, jest to oddanie życia za życie. Czakra użytkownika może nie wystarczyć i wtedy osoba trzecia może pomóc, jednakże tylko osoba, która wskrzesza cel, umrze. Ta technika od razu po opracowaniu została zaklasyfikowana jako ninjutsu, dlatego też Chiyo była ostatnią osobą, która je znała i po śmierci to ninjutsu zostało utracone na zawsze. Jest to technika pozwalająca ożywić zmarłych w zamian za własne życie, tyle że nie jedno życie za życie, a użytkownik poświęcając siebie może wskrzesić wiele istnień. Gdy technika jest aktywowana, król piekieł wyłania się z ziemi i uwalnia zmarłe dusze ze swoich ust. Dokładnie nie wiemy, jakie ograniczenia ma ta technika, ale Nagato używając jej wskrzesił dużą liczbę osób, które całkiem niedawno zabił.
Trzeba zaznaczyć, że nie musi on ich osobiście zabić. Podczas używania tej techniki użytkownik wyczerpuje niesamowite pokłady czakry, powodując, że po wszystkim jest w stanie żyć tylko jeszcze przez chwilę, a nawet w przypadku Nagato jego włosy stały się nagle białe. Także ta technika została użyta przez Obito, co spowodowało, że wskrzeszony wcześniej przez Edo Tensei Madara tym razem został dodatkowo całkowicie ożywiony, posiadając prawdziwe ciało z krwi i kości, jednakże jego oczy rozpadły się po tym w zmartwychwstaniu. Co ciekawe, Konan albo nie wiedziała, albo zasugerowała, że Nagato mógł przeżyć tą technikę, ponieważ obawiała się najgorszego, z racji, że ten miał już mało czakry. Jednakże czwarty Tatabuk mówi jasno, że skorzystanie z tej techniki wiąże się z zapłaceniem ceny w postaci własnego życia. Także Obito przeżył użycie tego ninjutsu tylko dlatego, że czarny Zetsu był związany z jego ciałem. O tej technice szerzej mówiłem w całym odcinku poświęconym jej, dlatego by nie powtarzać tego samego, puszczę wam najważniejsze fragmenty. Zacznijmy jednak od samego początku. Edo Tensei zostało stworzone przez Tobirame, jednak porzucił to jutsu, a następnie ogłosił je jako kinjutsu, inaczej mówiąc zakazane. Kilkadziesiąt lat później Orochimaru ulepszył tą technikę, a Kabuto prawie ją wymasterował. To jutsu polega na tym, że wiąże duszę zmarłej osoby z żywym naczyniem, przywracając ją taką, jaka była za życia, i wykonuje rozkazy przywoływacza. Brzmi banalnie, ale tak nie jest, bo jest kilka wymagań. Po pierwsze, zanim w ogóle użytkownik przystąpi do całego przywoływania zmarłego, musi najpierw zdobyć część DNA osoby, którą ma zamiar reinkarnować. Powoduje to, że przywoływacz musi odkopywać zmarłych czy pozyskać w jakiś inny sposób ich krew, narządy czy cokolwiek, co pozwoli mu na użycie DNA. I wygląda na to, że czasami nie wystarczy tylko jakaś kropla krwi. Rodzi to kilka problemów. Trzeba znać lokalizację, w której znajduje się takie ciało lub rzeczy, które posiadają jakieś pozostałości DNA po umarłych. Kabuto stwierdził nawet, że nieraz wskrzesił przypadkowo nie tą osobę, co trzeba, bo ciężko odróżnić rozkładające się zwłoki. Po drugie, dusza osoby, która ma być wskrzeszona, musi się znajdować w czystym świecie. Są to zaświaty, do którego dusze istot ziemskich trafiają po śmierci i przeszły przez coś podobnego do czyśćca, w którym można spotkać innych ludzi, krewnych, przyjaciół, którzy nie mogli ruszyć do czystego świata z powodu ziemskiego żalu, czy po prostu na kogoś czekali, tak jak to było w przypadku Sakumo, który czekał na Kakashiego. I teraz tak, osoby, które czekają w tym czyśćcu, nie mogą zostać wskrzeszone, czyli na przykład Sakumo nie mógłby zostać zreinkarnowany do czasu, w którym jego syn mu nie wybaczył. Do czystego świata nie można się też dostać, jeśli zostało się zapieczętowanym przykładowo przez Shiki Fusion. Dopóki dopóty pieczęć nie zostanie uwolniona, taka osoba nie trafi do czystego świata, a co za tym idzie, nie może zostać wskrzeszona. Po trzecie, aby zreinkarnować jakiegoś osobnika, jest potrzebna też żywa ofiara w postaci naczynia. Inaczej nie ma mowy o reinkarnacji, co daje nam kolejny warunek do spełnienia: jedna osoba za jedną osobę. Jeśli spełniliśmy wszystkie trzy wymagania, to DNA osoby wskrzeszanej zostaje rozmazywane na specjalnym zwoju. Wtedy zwój się aktywuje, a następnie pył i popiół otacza ciało ofiary, która zmienia wygląd na osobę, która miała być pierwotnie reinkarnowana, i wskrzeszony otrzymuje wygląd taki, jaki miał w momencie śmierci. W przypadku, gdy reinkarnacja się powiedzie, czakra ofiary, która została złożona do wykonania tej techniki, zostaje nadpisana przez osobę zreinkarnowaną. Pomimo tego, że ofiara w zasadzie jest ciągle żywa podczas działania Edo Tensei, to ich ciało już nigdy nie będzie ich własnością oraz umrze wraz z tym, jak dusza zreinkarnowanej osoby zostanie uwolniona. Po zreinkarnowaniu danej osoby użytkownik może ich przechowywać w trumnach i przyzywać kiedy chce. Tak naprawdę dopóki taki Kabuto miałby żywych ludzi i dostatecznie DNA zmarłych, mógłby ich wskrzeszać tak długo, jak starczy mu czakry na wykonanie jutsu. Wszystkie zdolności takie jak Rinnegan czy Sharingan również zostają przywrócone wraz z reinkarnacją. Każde fizyczne upośledzenie też jest przywracane, choć istnieją od tego wyjątki. Choroby, które posiadali podczas życia, nie zostają zachowane podczas Edo Tensei. Identycznie jest z fizycznymi szkodami, które przyczyniły się do śmierci osobnika. Tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że nie jest tak w każdym przypadku. Na przykład wskrzeszony Hanzo nadal posiadał trujący gruczoł czarnej salamandry. Tak samo Madara nie miał dostępu do materiału genetycznego Hashiramy.
ale chyba najlepszą rzeczą podczas Edo Tensei jest to, że wskrzeszony osobnik jest nieśmiertelny. Jeśli taki osobnik otrzyma obrażenia, z czasem się one zregenerują, a nawet jeśli straci część ciała, jest w stanie walczyć dalej. Drugim równie potężnym benefitem jest to, że wskrzeszenie mają nieograniczoną, ciągle uzupełnianą czakrę, która jest to prawda mniejsza niż za życia, ale ciągle regenerowana. To powoduje, że tacy osobnicy mogą walczyć w nieskończoność. Jednak nadal podczas wykonywania jakichś jutsu ich wymagania są respektowane. Tak jak wtedy, gdy Mu użył Banretsu no jutsu i podzielił się na dwie części, to czakra również została podzielona na dwie części. Dodatkowo wskrzeszone ciała można wzmocnić jeszcze bardziej. Kabuto poddał ciało Madary ewolucji, łącząc jego najlepsze cechy z różnych momentów życia, co spowodowało, że wskrzeszony Madara został przywołany z ciałem z najlepszego jego okresu, a nie z momentu zgonu. Jednocześnie zachował zdolności, które zdobył przed śmiercią, takie jak DNA Hashiramy. Tak samo wskrzeszeni Jinchuriki posiadają swoje ogoniaste bestie zapieczętowane w sobie. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, to w większości przypadków ubiór wskrzeszonych jest taki sam, jak i w momencie, w którym umarli, ale nie działa tak samo. Tak jak jeżeli ktoś umarł w zbroi, to po wskrzeszeniu nie ma ona takiego efektu jak za życia, bo składa się z pyłu i popiołu, tak jak reszta ciała. Bronie nie są przywoływane z powrotem i przywoływacz musi sam ją wręczyć przywołańcowi. Co zabawniejsze, Kabuto stwierdził, że ta technika nie wpływa w ogóle na użytkownika. Nie ma żadnych negatywnych efektów, a nawet jego śmierć nie spowoduje zatrzymania tego jutsu. Jest jeszcze kilka sposobów na anulowanie tego jutsu, ale o tym później. Jak już wspominałem, Tobirama stworzył tą technikę, jednak była ona słaba. Reinkarnacje nie były tak silne jak za życia, ba, były bardzo słabe. Orochimaru ulepszył to jutsu nieco i otrzymywał silniejsze kopie zmarłych, a Kabuto dopracował ją na tyle, że osiągał prawie identyczną siłę użytkowników podczas reinkarnacji, jaką mieli za życia. W niektórych przypadkach nie udało się tak bardzo zbliżyć do mocy za życia, bo w przypadku Madary jego umiejętności były ograniczone podczas gdy był wskrzeszony. Kabuto oznajmił, że nie potrzebuje nawet używać czakry do kontroli ożywieńców, co powoduje, że nazwał ją najpotężniejszym jutsu na świecie, co jest zrozumiałe. W ten sposób słabszy osobnik może mieć znacznie silniejsze marionetki, które go bronią bez końca, oczywiście w ramach rozsądku. Jeśli jakiś ożywieniec jest zbyt potężny, to może się oprzeć kontroli. A gdy jesteśmy już przy kontroli, to są jej dwa poziomy. Pierwszy to taki, który powoduje, że osoba zreinkarnowana zachowuje swoją osobowość i wolną rękę co do wykonywania zadania, pod warunkiem, że przywołaniec spełnia zadanie zlecone przez przywołującego. Sprawia to, że ożywieńcy są silniejsi, bo znają własne umiejętności najlepiej i po prostu wiedzą, jak je wykorzystać. Jest to jednocześnie zaletą i wadą, ponieważ jeśli ożywieniec tak naprawdę jest przeciwny woli swojego pana, to może robić wszystko, żeby mu przeszkadzać. Przykładowo podpowiadać przeciwnikom, co teraz zrobią, czy jak najlepiej się ich pozbyć, lub podejmować celowo gorsze decyzje w walce. W przypadku tej kontroli najlepiej to działa wtedy, gdy człowiek wskrzeszony ma ten sam cel, co jego przywoływacz. Podczas tej kontroli twardówki przywołania są koloru szarego. Druga kontrola jest odwrotna od pierwszej. Ich osobowość jest całkowicie wyeliminowana. Wtedy osoba, która użyła Edo Tensei, ma kontrolę nad każdym działaniem swojej marionetki, może nawet za nią mówić. Naturalnie ta forma kontroli jest gorsza niż ta pierwsza, ponieważ jeśli kontrolujący musi decydować o każdym działaniu przywołańca, musi się też na niej skupić i najlepiej, żeby znał wszystkie jej możliwości. Podczas tej kontroli twardówki przywołańca są koloru czarnego. Tak jak już wspominałem, jeśli chodzi o przeciwdziałanie tej technice, to śmierć użytkownika, który jej użył, nic tutaj nie da. Są tylko trzy sposoby, aby zakończyć tą technikę. Po pierwsze, można usunąć duszę z reinkarnowanego ciała, tak jak to zrobił Hiruzen z Hashiramą i Tobiramą za pomocą Shiki Fusion. Po drugie, co jest dość oczywiste, to może zrobić to osoba, która użyła tej techniki. Tak samo prosto można ją anulować. Choć jest tu też jeden mały wyjątek, bo mędrzec sześciu ścieżek też był w stanie uwolnić ludzi z Edo Tensei, pomimo że to nie on ich przyzwał. Trzecim sposobem jest wpłynięcie na zmarłą duszę w jakiś emocjonalny sposób, co pozwoli jej duszy odejść, tak jak Kankuro zrobił to z Sasorim. Po każdym z tych uwolnień ciało wskrzeszanego rozpadnie się w proch, a dusza będzie spowita światłem.
Nawet jeśli reinkarnacji nie da się przerwać w taki prosty sposób, to nadal można ciała wskrzeszonych zneutralizować. Na wojnie widzimy niejednokrotnie taki scenariusz. Najpierw się daną postać unieruchamia na różne sposoby, a następnie umieszcza się na nich pieczęć, aby nie stanowiły żadnego zagrożenia. Dodatkowo kule poszukujące prawdy mogą zanegować regenerację ożywionych ciał, co spowoduje, że osłabi to wskrzeszonych, a ponadto można je wtedy zabić, jeśli trafi się je chociażby w serce. Istnieją jeszcze inne sposoby anulowania chociażby kontroli przez wskrzeszającego, ale są to naprawdę nietypowe przypadki i nie wlicza się ich do oficjalnych przeciwdziałań, bo są po prostu w większości przypadków nie do powtórzenia. Mowa tutaj o tym, jak Itachi wyzwolił się za pomocą Koto Amatsukami. Tak samo Madara wyzwolił się spod kontroli, nie tracąc przy tym wszystkich benefitów płynących z tej techniki, ponieważ znał ręczne pieczęcie, które pozwoliły mu na zerwanie kontroli. Te pieczęcie to wąż, baran, dzik, pies i tygrys. Zapamiętajcie to sobie, może kiedyś wam się przyda. Jeszcze innym sposobem jest przejęcie kontroli nad wskrzeszonym za pomocą techniki sześciu ścieżek, tak jak to zrobił Obito z Jinchuriki, lecz wciąż przywoływacz może ich odwołać, nie posiadał nad nimi jedynie kontroli. Jest to ninjutsu, które póki co występuje tylko w nowelce, która nawet jeszcze nie posiada angielskiego tłumaczenia, dlatego wymieniam ją wam symbolicznie, ponieważ nie chcę wam spoilerować, gdyż najpewniej pojawi się ona w Boruto. W podsumowaniu powiem tak, większość tych technik działa bardzo, bardzo podobnie, ale nie byłbym sobą, gdybym nie wrzucił tu swoich 5 groszy, dlatego moim zdaniem jakiekolwiek techniki reinkarnacji to największy rak anime i nie mówię tu tylko o Naruto. Bardzo często jest to po prostu wymówka na ożywienie ważnych postaci kosztem nieważnych postaci. We wszystkich przypadkach, które wymieniłem, tak naprawdę tylko Nagato był cokolwiek wart. Oczywiście można powiedzieć, że życia nie powinno się wartościować, każdy znaczy tyle samo, nieważne czy jesteś sprzedawcą w Żabce czy prezydentem, ale come on, to bajka. I tak w Edo Tensei żywe organizmy to były Biali Zetsu lub jakieś no-name'y. Babcia Chiyo pojawiła się tak naprawdę na kilka odcinków, dodatkowo była już w takim wieku, w którym by już zbyt długo nie pożyła, więc nawet nie było jej szkoda, nie zdążyliśmy się związać z tą postacią. Dodatkowo wskrzeszenie danej osoby po prostu daje mu życie bez żadnych negatywnych efektów, czy nawet transferu czasu, jaki mu pozostał. Tak patrzę na ciebie, babciu, która by pożyła jakieś 10 lat, a dała życie Garze na kolejne 80. To powoduje, że jest to niezwykle OP. Wystarczy uczyć wszystkich transferu duszy, a gdy już i tak masz umrzeć, wskrzesić młodziaków. No, średnie to. Nie jestem fanem tego typu rozwiązań i uważam, że jakiekolwiek wskrzeszenie postaci w 99% działa na jej niekorzyść. Przekreśla wszystko, za co ją lubiliśmy. Przykład mamy w Naruto. Większość postaci, które kiedyś znaliśmy i stanowiły zagrożenie, na wojnie były tylko płotkiem, który główna obsada musiała przeskoczyć. Ożywianie martwych postaci jest oczywiście niemoralne, ale na to każdy pluje, to jest show, nikomu to nie przeszkadza. Dużo większym minusem jest to, że jest to po prostu nudne. Zgodzicie się ze mną lub nie? Komentarze są wasze. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!